Szkoła lub praca. Ludzie, którym chcesz zaimponować. Przypodobać się im, aby uzyskać aprobatę. Życie polega na zarabianiu, wydawaniu, spędzaniu czasu z kimś, kogo uważasz za przyjaciół. Przejmujesz się wszystkim, zaczynając od rozlanej kawy w kuchni z rana, a skończywszy na wojnach kilkaset tysięcy kilometrów dalej. Nie wiesz, jak bardzo to, co teraz myślisz, to, co robisz teraz i to, nad czym zastanawiasz się teraz, jest nieistotne. Nic nie jest wieczne. Każdy problem, każda myśl i każde wspomnienie w końcu przepadnie. I co potem? Istnienie w tym przyziemnym świecie pochłania cię w 100%. Żałosne. Wszystko zaczyna się na sam koniec. Nazywam się Amelia i widzę więcej. Wiem, że lubisz czytać te wszystkie straszne opowiadania o duchach. Rozrywka. Ulubiony dreszczyk emocji na wieczór. Ciekawe. Zainteresuje cię zapewne to, że kiedy teraz wygodnie siedzisz i tego słuchasz, ktoś stoi obok ciebie. Jedna, może nawet kilkanaście osób. Niektóre z nich mogą cię znać. Niektóre znasz ty. Jedne tylko przechodzą. Inne zostają na dłużej. Są zawsze. Wieczne jak dzień i noc. Zastanawiasz się, kim oni są. To dusze. Ty nazwiesz je duchami. Może opowiem ci o nich więcej. Pozwolisz? Gdy człowiek umiera, rodzi się na nowo. Nie jako dziecko, ale jako dusza. Każdy przez jakiś czas zostaje na ziemi, aby mógł wszystko przemyśleć. Wiadomo, są złe i dobre dusze. Te pierwsze potrafią straszyć, ukazywać się na filmach i zdjęciach, które ty potem możesz z uśmiechem nazwać kpiną. Tak, prawie na każdym głupim zdjęciu z duchem on naprawdę tam jest. Te najgorsze dusze mogą cię nawet skrzywdzić lub ukazać się na przykład w lustrze. One je uwielbiają. Lubią także stawać w ciemności przed stojakiem na płaszcze. Spojrzysz i widzisz jakiś dziwny kształt. Jeszcze jedno zerknięcie i... O, jaka ulga. To stara kurtka mamy. Nie dawaj się tak nabierać. Dobre dusze chronią cię, a czasem nawet ostrzegają. Przychodzą w snach, bo są zbyt słabe, aby naprawdę ci się ukazać. Śniła ci się babcia? Lepiej uważaj następnego dnia, przechodząc przez ulicę. Dusze wegetują tak, przebywając z rodziną lub tylko chodząc po różnych domach, aż nie nadejdzie ich dzień i będą mogły pójść dalej. Ja wiem, co tam jest. Ty też się dowiesz. Czasem wystarczy dopilnować jakiejś sprawy. Czasami taka dusza czeka na swoją całą rodzinę. Wtedy dopiero zaczynają żyć. Zakryj nieco ekran, proszę. Nie chcę, aby dusze wiedziały, że już o nich wiesz. Staną się namolne. Chcę ci dać kilka rad, abyś nigdy nie musiał zobaczyć żadnej z tych złych dusz. Nie przeglądaj się za długo w nocy w lustrze. Nie oglądaj się wchodząc do mieszkania. Nie spoglądaj zbyt często na sufit. A, i jeszcze jedno.
Jeśli w nocy czujesz, że nie możesz się ruszyć, ale słyszysz lub widzisz, że coś stoi obok ciebie, nie bój się. Kiedy jesteś na granicy snu i jawy, nasze światy stykają się niebezpiecznie blisko i możesz na kilka sekund poczuć się tak jak ja. Widzę je cały czas. Nawet teraz są tu. Stoją w kątach pokoju i patrzą na mnie. To trochę przerażające, że robią tylko to. Powodzenia. Pozdrów swoją rodzinkę na głos. Na pewno zrobi im się miło. Może szybciej odejdą. Thank you.